Patronami kanału są Sonia i Jacek Miczyńscy. Cześć! Witam Was już w drugim odcinku z serii Zrozumieć Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zakładać nową firmę, jak otworzyć firmę już istniejącą, jak usunąć firmę oraz jak dołączyć firmę, kiedy mamy już utworzoną bazę danych. Pierwsze co, to zaczynamy od tworzenia nowej firmy. Klikamy guzik nowa i wyskakują nam informacje o Twojej firmie, które należy uzupełnić. Nazwa firmy jest pełna nazwa firmy. Jeżeli mamy zgłoszone na przykład, tak jak ja sobie wpiszę, zrozumieć rachunkowość spółka, to tak wpisujemy. Nazwa skrócona to jest nazwa dowolna. Kod firmy na podstawie, to jest tak jakby skrócony do kilku znaków tytuł naszej firmy, na podstawie którego zostanie utworzony katalog. Katalog, tak jak już wspomniałem przed chwilą, utworzy się na podstawie kodu firmy. Województwo, miejscowość, ulica, numer domu, gmina, powiat i tak dalej, to się uzupełnia samemu. Telefon i faks nie musi być. No i na końcu wybieramy rok obrachunkowy, kiedy jest początek, kiedy koniec. Początek roku, tutaj możemy wybrać sobie albo z kalendarza, albo tak naprawdę wpisać rok, wpisać z ręki. I tak samo jest z końcem roku. Dlaczego możemy to zrobić? Ze względu na to właśnie, że rok obrachunkowy nie musi się pokrywać z rokiem kalendarzowym. I na przykład rok obrachunkowy może być dłuższy. No i na końcu tutaj w tej zakładce mamy identyfikator roku. Ona się nazywa 2018, dlatego że od 2018 zaczynamy rok, ale można wpisać tutaj co się chce, nie wiem, rok pierwszy, rok drugi i tak dalej, z tym, że no wtedy jest łatwiej wyszukiwać. Ok, ja teraz uzupełnię dane, jak skończę, to wtedy się znowu odezwę. OK, ja już mam uzupełnione dane i w tym momencie klikamy następny. Przechodzimy do kolejnych informacji o naszej firmie. Wpisujemy w tym miejscu nasz REGON, NIP. Wybieramy rachunek kosztów, który jest ustalony dla naszej firmy. Struktury własności, no czyli w moim wypadku będzie to akurat spółka z o.o. No i numerację dziennika. Chcemy miesięczną czy roczną? Jeżeli wybierzemy numerację miesięczną, to wtedy będziemy mieli po wrzucaniu dokumentów do ksiąg nadawane numery miesięczne, czyli będzie na przykład od 1 do 10 w styczniu, od 1 do 10 do 20 w lutym i tak dalej. Jeżeli byśmy wybrali numerację roczną, to wtedy będzie od 1 do 10 w styczniu, od 11 do 20 w lutym i tak dalej. Dlatego numeracja miesięczna, jak dla mnie, jest bardziej przejrzysta. I na końcu tutaj wybieramy typ prowadzonej działalności, handlowa, produkcyjna, usługowa, w zależności od tego, jaki tak naprawdę typ prowadzimy, a to też tak naprawdę pomoże nam stworzyć plan kont odpowiedni dla typu prowadzonej działalności. Teraz ja tutaj sobie uzupełnię dane, czyli 2, 4, 6, 8, 9, typ ma REGON, NIP ma 10. Teraz rachunek kosztów, ja sobie wybiorę konta zespołu 4 i 5 oraz RW według piątki, strukturę własności spółki z o.o., numer dziennika miesięczny. Ja tutaj zaznaczę handlowo-produkcyjno-usługową, ze względu na to, żeby można było wygenerować plan kont, który będzie obsługiwał wszystkie te firmy. Kiedy już uzupełniliśmy drugą robotyczkę, klikamy utwórz. OK, w tym momencie wyszedł nam komunikat, że wykonano wszystkie raporty, które tutaj Symfonia tworzy. Możemy to wydrukować lub zamknąć, znaczy wiadomo, nie drukuje się takich rzeczy, bo jest to raczej niepotrzebne. I tutaj potwierdzamy, że chcemy zamknąć. W tym momencie zostaniemy przeniesieni do okna z generowaniem planu kont. Tak jak mówiłem, wybraliśmy rodzaj działalności handlowo-produkcyjno-usługową, dlatego możemy wygenerować plan dla tych wszystkich trzech typów działalności. I teraz tak, mamy opcję generuj, czyli zostanie dodany tak naprawdę do naszej firmy taki plan kont podstawowy, który znajduje się w Symfonii. Możemy zrobić pomiń i dodawać każde konto tak naprawdę z ręki lub użyć modelu. Czyli jeżeli mamy już na przykład firmę, która jest transportowa, jakbyśmy chcieli utworzyć nową firmę transportową, to możemy zaimportować z tamtej firmy plan kont i tutaj użyć modelu, żeby były te same konta. Ja tutaj sobie wygeneruję, żeby mieć wszystkie konta, które Symfonia podpowiada. Nie trwa to długo. I tak naprawdę możemy zacząć się logować do naszej firmy. Jak to tutaj w pierwszej rubryce mamy firmę, wybór firmy. Ja mam tylko zrozumieć rachunkowość i to właśnie jest ten skrót, o którym mówiłem.
Użytkownik tworzy się na samym początku jeden. Jest to admin i do włączenia firmy nie ma hasła. No i tutaj mamy aktualną datę, ponieważ Symfonia pozwala wybrać sobie datę, z jaką na przykład księgujemy dokumenty, co jest bardzo pomocne, jeżeli na przykład księgujemy na początku stycznia dokumenty z grudnia lub też jakoś tak, żeby wszystkie były w grudniu wrzucone. No i po zalogowaniu się otwiera nam się tak naprawdę już pierwsze okno i zawsze to są dokumenty. I to by było na tyle. Z tworzenia firmy możemy zakończyć pracę z firmą. Tutaj otrzymujemy pytanko, czy chcemy zrobić kopię bezpieczeństwa firmy. Klikamy nie, ponieważ i tak nie mamy żadnych dokumentów zaksięgowanych. I teraz, jak widać, nie przeniosło nas do okna logowania. Czyli tak naprawdę ktoś, kto nie wie, mógłby kliknąć X-em tutaj i zamknąć program, otworzyć go jeszcze raz, ale to nie ma najmniejszego sensu, ponieważ wystarczy kliknąć otwórz. Czyli tak naprawdę omówiłem już drugą ikonkę na pasku. Trzecią ikonką jest usuń, czyli tak naprawdę wybieramy firmę, którą chcemy usunąć. Użytkownik to musi być admin lub ktoś, kto ma prawa nadane do usuwania i klikamy usuń. I tutaj znowu będziemy musieli potwierdzić, czy chcemy usunąć wszystkie pliki z dysku. No ja kliknę nie, ze względu na to, że no nie chcę usuwać, już założyłem raz firmę. I teraz kolejna rzecz, kolejna tak naprawdę ikonka na pasku, czyli dołącz, czyli jeżeli mamy gdzieś bazę danych, bo na przykład przenosiliśmy program czy coś w ten sposób, z jednego komputera na drugi na przykład chcemy dodać, no to po zrobieniu kopii zapasowej robimy przeglądaj. Tutaj mamy zrozumieć rachunkowość, robię wybierz folder i robię dołącz. I firma została dołączona i możemy z niej korzystać. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ mogę Ci zagwarantować, że pojawi się jeszcze kilka filmów z programu Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość. Wydaje mi się, że pokażę kilka ciekawych rzeczy, zarówno tych podstawowych, jak i bardziej upraszczających pracę, między innymi skróty klawiszowe lub szybsze poruszanie się po programie. No i oczywiście zostaw też komentarz, jeżeli masz jakiś problem lub też możesz napisać do mnie maila na zrozumieć@gmail.com. Na większość maili odpowiadam, więc możesz być tym szczęśliwcem, do którego odpowiem. I to nie zależy od tego, czy kogoś lubię, czy nie, po prostu nie zawsze mam na to czas. Dziękuję bardzo, że obejrzałeś, no i tak naprawdę mam nadzieję, że do usłyszenia. Siemaneczko, cześć!